Co macie do powiedzenia do magazynu? Co do powiedzenia? No jest fajna pogoda. Ludzi na razie jest mało, ale będzie dużo. Jest mój przyjaciel z warsztatu, Eugeniusz. Bardzo się lubimy. No i czekamy na dobre zawody. Myślę, że będzie elegancko. Czy kolega Eugeniusz ma coś do dodania? Nie, będzie fajny mecz dzisiaj. Także kibicujemy naszej drużynie. Rof, rof, tylko rof. Uważam, że jest, powinno być dobrze. Sławi na to. Grzesiu, młodej, ty kuźwa. A ty nie nagrywaj. Teraz jest okej, okay, nie? No. Tak, muszą utrzymywać wielkość. Jedziemy. Tak jest. To wygra mecz. Ro! Odjechały jeszcze hejnie.
Żegnamy się, drodzy Państwo. Pozdrawiamy także Grzegorza Walaska, wędrującego do parku maszyn. Brawa także na siebie, Grzegorz. Dziękujemy za występ. Maksym, to był dobry mecz dla Ciebie, czy zły? Na początku był dla mnie zły, bo nie dostałem okazji do pokazania się na torze. Później gdzieś tam drużyna zaryzykowała i postawiła na mnie. Pierwszy bieg gdzieś tam jeszcze trochę nie mogłem się połapać. Wszyscy już zawodnicy jechali, to był mój pierwszy bieg. Taki trochę, że tak powiem, zapoznawczy, a ten 15 to już był taki, na jakie liczę, że będą cały czas. Jak przekonasz teraz trenera po dzisiejszym całkiem fajnym występie, żeby wstawiał Cię częściej? Nie będę trenera przekonywał, to trener musi wybrać zawodników na następny mecz. I ja pokazałem to, na co mnie stać na torze, a to, kto będzie w następnym meczu, to zależy od trenera. Na początku była trójka i to było fajne. Tak. Potem było zero i to nie było fajne. Nie. Dlaczego?
No, mój błąd, tak? No, popełniłem błąd, trochę inna stawka, no ale to nie jest w ogóle żadne tłumaczenie, popełniłem błąd i później już nie miałem szansy go poprawić. Czego brakuje tobie, może czego brakuje sprzętowi, że tych punktów dzisiaj nie było więcej? No tak naprawdę miałem dwie szanse. Jeden bieg wykorzystałem idealnie, w drugim popełniłem błąd, który totalnie przekreślił ten bieg. No więc tak naprawdę więcej jazdy, więcej może jakiegoś doświadczenia. No gdzie łapać doświadczenie indziej jak na zawodach? No właśnie, bo tak kuriozalnie starsi zawodnicy mają gwarantowane te przynajmniej 4 starty, a młodzi no mają stracha, tak? Jest rezerwowy, który może wejść. No dokładnie, no tak jak to dzisiaj było, tak? No pojechałem tylko 2 razy, więc tak naprawdę no pierwszy bieg udany, w drugim popsułem, no i już nic więcej nie mogłem zrobić, ani sprawdzić, ani pokazać, więc no na tym się skończyły moje zawody. Brady, how you feel? I'm alright. I can race the bike and that's all that matters. You feel the pain? Still feel the pain? I'm here to race and that's it. I can ride and still score the points. The track was today good or not? Yeah, for me it's alright. I don't care. The more material the better for me, but I think it needs to be good for the whole team and for the fans, not just for me. But I think the track had more material than we've had before. And normally when the track has more material, the racing is not as good. So I think the racing was better in the previous matches.